Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną pani Ewa Sienkiewicz-Sidor, Strategy, Product and Engagement Director w Mastercard Europe. Pani Dzień Ewa dobry, jest witam. Za zupełnie wyjątkowy program lojalnościowy, za platformę lojalnościową, która w 2023 roku została nagrodzona aż dwoma nagrodami w konkursie Loyalty Heroes. Została nagrodzona w kategorii The Best Loyalty Programs and Services, ale też The Best Loyalty Innovation. Jak sami Państwo rozumiecie, dostać dwie nagrody za działania w 2022 roku to wyjątkowe wydarzenie, bo i program jest zupełnie unikatowy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co czyni program Mastercard Bezcenne Chwile tak wyjątkowy, tak unikatowy. Bo klienci mimo historii tego programu ciągle chętnie się do niego przyłączają, odbierają nagrody, co jak wiemy w programach lojalnościowych wcale nie jest takie oczywiste, co sprawia, że partnerzy konkursu chętnie współtworzą go razem z Mastercardem i jakie wyzwania stoją przed tym, żeby program Mastercard ciągle się rozwijał, żeby ciągle przyciągał i budził takie zainteresowanie, jakie budzi. Także pani Ewo, czy jest pani gotowa na ogień pytań? Jestem, bardzo mi miło, możemy zaczynać. Ja siedziałam w jury i z przyjemnością głosowałam na ten program, bo on jest zupełnie niezwykły, jeśli chodzi o Polskę. Jest on super rozpoznawalny. Myślę, że jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów lojalnościowych w Polsce. I ludzie z przyjemnością z niego korzystają i mi jako członkowi jury też przyjemnie się z niego oceniało. Jak pani myśli, co sprawia, że ten program jest tak wyjątkowy i unikalny? No właśnie, jak to jest tak naprawdę z tą wyjątkowością i atrakcyjnością programów lojalnościowych? Bo często spotykamy się, że potencjalni użytkownicy tak naprawdę skarżą się, że w wielu programach z rynku nagrody nie są warte zachodu, a programy wydają się nudne, nie generują żadnych emocji. A niestety rynek nadal skupia się głównie na prostym mechanizmie zbieractwa, czyli zbierania punktów za zakupy i w efekcie około 40% użytkowników programów lojalnościowych deklaruje, że nieatrakcyjne nagrody to właśnie wada programu, a około 18% z tego powodu w ogóle rezygnuje z uczestnictwa w nim. I właśnie uważam, że wyjątkiem jest tutaj program Mastercard Bezcenne Chwile, który absolutnie zmienia tą perspektywę. Oferowane nagrody w naszym programie to przede wszystkim przeżycia, koncerty, spotkania, które przypisane są do 9 kategorii pasji. I one właśnie zachęcają do wybrania celu tej nagrody, który poprzez płatności kartą u kilkudziesięciu partnerów naszego programu bardzo łatwo osiągnąć, czy bardzo łatwo zrealizować i odebrać tą nagrodę. I pasje, myślę, że tutaj odgrywają istotną rolę. Marka, a także właśnie jej program lojalnościowy muszą być teraz tam, gdzie są jego konsumenci, czyli na festiwalach, na platformach, video on demand. Dlatego też nagrody w naszym programie Mastercard Bezcenne Chwile są bardzo dobrze oceniane i pomagają rozwijać te pasje. Myślę, że istotne jest nie tylko to, co oferuje program, ale także jak komunikowany jest do potencjalnych uczestników. Nie przez dużą ilość SMS-ów, maili, zasypywanie ofertami, ale przez właśnie te jakościowe komunikaty dopasowane do indywidualnych preferencji użytkowników. Wiem, że z badań, które również realizujemy i interesujemy się w tym obszarze, wynika, że w różnych programach lojalnościowych uczestnicy, często około 2/3 dorosłych Polaków, czyli powiedzmy połowa z nich, deklaruje, że właśnie te programy nie spełniają ich oczekiwań. Dlatego podkreślam, tak ważna jest personalizacja ofert. Co dzieje się w programie Bezcenne Chwile? I myśli pani, że to jest przyczyna tego sukcesu, że mimo, że ten konkurs, ten program nie jest nowy, on nie powstał w zeszłym roku, ani 2 lata temu, tylko naprawdę ma swoją historię. I myśli pani, że to właśnie te wyjątkowe nagrody, tak łączone z pasją użytkowników programu, sprawiają, że ludzie ciągle chętnie z niego korzystają i ciągle chętnie się zapisują? Tak, to prawda. Nasz program ma już swoją historię, jest długo na rynku, w różnych modelach. Rzeczywiście był oferowany od 2011 roku i w różnych modyfikacjach tak naprawdę, ale myślę, że celem każdego programu lojalnościowego, jak i marki,
jest angażowanie tych użytkowników, którzy właśnie do niego dołączyli, ale przede wszystkim też pozyskiwania tych nowych, tak? Żeby robić to efektywnie, trzeba wiedzieć, dlaczego do tej pory klienci nie zdecydowali się zapisać, tak? I w jednym badaniu, które ostatnio analizowałam, Loyalty Insight z zeszłego roku, 2023, obok argumentów, które wskazują na brak przywiązania do marki, czy brak właśnie atrakcyjności w programie, pojawia się również perspektywa zniechęcająca klientów, czyli długiego czasu zbierania punktów, zanim właśnie uzbierają je do tej nagrody, czyli zgromadzą je do tej nagrody, tak? W poprzednich latach tę barierę wskazało nieco więcej osób, ale już w tym roku, w 2024, tylko 12. I ciekawa jestem właśnie, z czego wynika ta różnica, ale myślę, że rynek dobrze odrobił tą lekcję. Usłyszał ten zarzut i wśród nagród dla tak zwanych cierpliwych użytkowników pojawił się również w naszym programie bezcenne chwile, tak? I to też myślę, że jest jego zaletą. Cały wachlarz kuponów i rabatów, ofert specjalnych, dostępnych właściwie od ręki. Myślę, że potrzebne jest tutaj i teraz, tak? Jest to potrzeba jest szybkiego benefitu, który klient może otrzymać w najkrótszym czasie. I kluczem właśnie utrzymania klienta w programie lojalnościowym jest przyspieszenie pierwszej redencji, czyli otrzymania pierwszej przez niego nagrody. Myślę, że tutaj istotną, powiedzmy, grupą, która to definiuje, jest pokolenie Z, które jeszcze mocniej oczekuje tej gratyfikacji tu i teraz i nie jest w ogóle zainteresowane zbieraniem, odkładaniem, gromadzeniem punktów. W zasadzie dziś między zakupem a gratyfikacją czas mierzony jest szybciej niż kiedykolwiek, godnie z oczekiwaniem pokolenia Z, i on powinien wynosić tyle, ile w zasadzie potrzeba jest na załadowanie aplikacji mobilnej. I tutaj pragnę podkreślić, że program Mastercard Bezcenne Chwile jest programem lojalnościowym, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów przez lata, tak? Podąża za trendami rynku, rozwijamy naszą platformę nieustannie, wzbogacamy ją o nowe nagrody, zwłaszcza te przeżyciowe, przyjazne do rozwiązywania, utrwalające nawigację w programie oraz łatwość rejestracji, a także dbamy o ofertę programu, zwłaszcza pod kątem gromadzenia punktów, by była atrakcyjna dla odbiorcy, włączając tutaj naszych partnerów, jakimi są banki oraz detaliści. W zakresie partnerów myślę, że warto wspomnieć o bankach, o instytucjach finansowych, bo to też jest wyjątkowość właśnie naszego rozwiązania, bo dołączające banki mają dowolność, jeżeli chodzi o zaimplementowanie programu w swoich strukturach. Mogą odesłać swoich użytkowników kart do serwisu bezcennych chwil albo dosłownie zaszyć go w swojej bankowej internetowej aplikacji albo bankowości internetowej. I myślę, że to jest najszybszy i najłatwiejszy sposób korzystania z programu, tak? W aplikacjach bankowych w zasadzie logujemy się nawet kilka razy dziennie, a często też zarządzamy z poziomu aplikacji innymi funkcjami też, które są nam potrzebne. I myślę, że ten trend, który też my obserwujemy, dynamicznie rósł wraz z ilością uczestników, użytkowników bankowości mobilnych. I pod koniec chyba 2022 roku było ich prawie 24 miliony, a zgodnie ze statystykami 14 milionów tak zwane osoby mobile only, tak, które w zasadzie cały swój czas i zarządzanie finansami w zasadzie przygotowują i realizują tylko i wyłącznie w telefonie. No, czyli wiemy, że sukcesem jest to, że jest dużo nagród, które można odebrać tu i teraz. To jest coś, co sprawia, że ludzie szybciej realizują nagrody, chętnie się przyłączają. Rozumiecie też współczesne trendy, że dzisiaj ludzie są bardziej telefoniczni niż desktopowi i że to jest coś, co sprawia, że jest to adekwatne dla współczesnego konsumenta. A czy klienci, którzy zapisują się do waszego programu, jeśli może pani podzielić się wynikami, trochę inaczej kupują, mają inną częstotliwość, czy dla partnerów, którzy zapisują się do programu, jest to jakaś korzyść z tego, że ten klient trochę inaczej kupuje? No, przede wszystkim niezwykle ważne jest to, aby programy lojalnościowe tworzone były na podstawie inteligentnej analizy zagregowanych i
podkreślam, zanonimizowanych danych. Dzięki temu możemy zaproponować swoim klientom w zasadzie usługi skrojone na miarę, w miejscu, czasie, formie, jakich potrzebują. I co ciekawe, coraz więcej konsumentów jest świadoma analizowania tych danych zakupowych i to akceptują, oczekując jednocześnie właśnie lepiej dopasowanych ofert. Myślę, że marka powinna zrozumiale mówić o kwestiach istotnych dla konsumentów. Musi angażować się w rozwiązywanie problemów współczesnego świata, by być tym prawdziwa oraz sponsorować na przykład wydarzenia sportowe i festiwale muzyczne, co też realizujemy poprzez nagrody właśnie w programie Bezcenne Chwile. Ale tak naprawdę dzięki zaawansowanym narzędziom do analityki danych jest ona coraz łatwiejsza i skuteczniejsza. Trafiona rekomendacja dla klienta wzmacnia, myślę, że jego satysfakcję oraz poczucie, że dostaje właśnie od programu dodatkowe korzyści. I według badań, które przeprowadzaliśmy też wśród naszych klientów, wiemy o tym, że w zasadzie doceniają oni tą personalizację i są 4 razy bardziej usatysfakcjonowani z korzystania z programu, z tych ofert dopasowanych, ofert specjalnych, które my przygotowaliśmy. Podkreślam, personalizacja i zrozumienie. Musimy rozumieć potrzeby i sytuację klienta, żeby bazując na jego zachowaniach zakupowych również móc właśnie dopasować tą ofertę, tak jak wspomniałam wcześniej, tu i teraz, być otwarci na potrzeby nawet tego klienta młodego, który na przykład często nie dysponuje dużym budżetem i myślę, że też dlatego rozwiązania, zwłaszcza też w naszym programie, nie zawsze są luksusowe i drogie i nieosiągalne, ale powinno i też tak w naszym programie realizujemy tą odsłonę, i zgodnie z zainteresowaniami i stylem naszego klienta i nagradzać go w sposób jasny i klarowny, adresujący jego potrzeby. Nic, tylko być członkiem programu Mastercard Bezcenne Chwile, bo rzeczywiście to doświadczenie, które oferujecie, jest jedyne w swoim rodzaju. To tak jak słuchamy, klienci korzystają z niego, bo lubią model, który im proponujecie. Wiemy, że program jest sukcesem, ale czy są jakieś wyzwania, czy jest coś, co jest trudne w zarządzaniu tym programem, coś, co sprawia, że bycie, że tak powiem, po stronie organizatora tego programu jest trudniejsze, jest większym wyzwaniem, bo z punktu widzenia klienckiego jest to rzeczywiście proste, łatwe, no i bardzo nagradzające. Program Mastercard Bezcenne Chwile jest platformą lojalnościową, która jest na bieżąco rozwijana, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, naszych partnerów i klientów. I myślę, że mogłabym to potraktować jako wyzwanie, z uwagi na to, że obecne cyfrowe czasy, dynamicznie rozwijające się technologie, brak czasu na codzienność konsumentów, ale również konieczność dbania o nasze środowisko, planetę, otoczenie stawiają właśnie przed nami bardzo wysokie wymagania, żeby produkt zdążył i zainteresował i zaadresował ich potrzeby. Ale jednocześnie jest to dla nas bodziec, wyzwanie do zmian tak naprawdę, do wdrożenia nowości, uatrakcyjnienia oferty programu, co można właśnie zaobserwować w ostatnim czasie. W naszym programie zostały dodane nowe produkty i pojawiały się nowe funkcjonalności, między innymi oferta Dragon Pass dla strefy premium, która pozwala na bezpłatne, szybkie wejścia na wielu lotniskach świata, Mastercard Travel Rewards, który jest ofertą dla podróżników, czyli osób, które podróżują z kartą za granicę, czy ubiegłotygodniowe wdrożenie z obszaru wachlarza, w zasadzie wachlarza właśnie ESG, jakim są Bezcenne Chwile Pomagam, gdzie klient w naszym programie może przeznaczyć mikrodonacje po to, żeby wesprzeć jedną z naszych organizacji charytatywnych. No to rzeczywiście tych wyzwań jest sporo, no bo świat współczesny jest światem, który te wyzwania
że tak powiem, nam rzuca codziennie, tak? I nadążanie za zmieniającym się światem musi być niezwykłą przygodą, budując ten program. Natomiast tak jak sobie rozmawiałyśmy, to co czyni unikalnym ten program, to są też nagrody, tak? To, że klienci mogą kupić coś bezcennego, tak? Jakkolwiek to brzmi, że to doświadczenie, w którym wykorzystują realizują nagrody, są po prostu bezcenne i nie do kupienia. Czy trudno jest namówić partnerów do tego, żeby tworzyli te bezcenne nagrody? Czy trudno jest, że tak powiem, zapraszać i tworzyć te nagrody tak, żeby klienci ciągle byli zaskakiwani, tak, żeby chcieli je, żeby chcieli je realizować? No bo staropolskie przysłowie mówi, za pieniądze można kupić wszystko, a państwo obiecują coś zupełnie niezwykłego, niekupowalnego. Tak, no w zasadzie program Mastercard Bezcenne Chwile skupia w swojej ofercie 84 marki w 17 kategoriach zakupowych. I patrząc na merchantów, partnerów, często sami obserwując aktywności i nasze kampanie, zgłaszają się z chęcią dołączenia do grona partnerów naszego programu. A my tu przede wszystkim dbamy o to, aby w danym segmencie było o jednym reprezentancie danej marki, tak, żeby zaadresować potrzeby klientów z danej kategorii, no chyba, że ten segment zmieści więcej, takim przykładem może być segment fashion. Partnerzy dołączający do naszego programu Bezcenne Chwile otrzymują szereg korzyści poprzez budowanie wartości dodanej i atrakcyjnych ofert dla swoich klientów, dzięki czemu przede wszystkim mogą ich zachęcić do częstszych zakupów i zwiększania średniej wartości transakcji, ale również mogą pozyskać nowych, lojalnych klientów i myślę, że to również skłania ich do tego, aby rozpoczynali rozmowy z nami. Drugą stroną, o której Pani wspomniała, jest strona nagród. Tutaj w obszarze współpracy z naszymi partnerami, również od strony odbioru nagród pojawiają się oferty od naszych partnerów. Najczęściej są to vouchery zakupowe, ale tak jak wspominałam wcześniej, pojawiają się również nagrody przeżyciowe. I tak jak w branży fashion zapraszamy naszych klientów na pokaz mody czy do indywidualnego spędzenia wieczorów w wybranej sali kinowej. Więc jest to na pewno wyjątkowa współpraca, która zachęca naszych partnerów zarówno do tego, żeby przystąpić do programu i pracować w zakresie zwiększania transakcji u klientów, czyli budowania lojalności, ale też do tego, żeby móc swoją własną ofertę promować od strony katalogu nagród. To ja ze swojej strony, jako Państwa merchant, pracuję w Duka International, jesteśmy Państwa partnerem. No muszę powiedzieć, że też ze strony partnerskiej ten program jest super przyjazny, jest bardzo prosty i dla nas przyjemnie funduje się te nagrody, dlatego że rozumiemy, jaka jest korzyść, rozumiemy, jacy klienci, jak oni się zachowują. Także gratulacje też nie tylko od strony konsumenckiej, ale też od strony budowania tego programu dla partnerów, bo rzeczywiście różni, że tak powiem, twórcy programów przychodzą do marek i próbują konstruować te programy, a ten rzeczywiście ma sukces i jako partner z przyjemnością się w tym programie uczestniczy. Także jeszcze raz gratulacje też od tej strony. Jako, że tak powiem, odbiorcy tego programu pośredniego. Jakbyśmy tak mieli się spojrzeć z lotu ptaka i zastanowić się z takiej perspektywy historycznej, no bo program, jak już powiedzieliśmy, ma ponad dziesięcioletnią karierę, dziesięcioletnią historię. Czy jakby Pani mogła to wszystko robić jeszcze raz? Budować program, zmieniać go? Czy jest coś, co by Pani zmieniła? Jest coś, o co by Pani walczyła? Czy, że tak powiem, chwilę trwa i wszystko, co było zrobione, tak musiało być, żeby dojść do tego sukcesu, który jest dzisiaj? W zasadzie ta historia jest dosyć ciekawa, bo na początku moja relacja z programem była ze strony klienta, konsumenta, a później jak już znalazłam się w gronie osób, które mogą pracować i tworzyć nasze rozwiązanie, to w zasadzie była to dla mnie przygoda i bardzo duża możliwość rozwoju. I myślę, że
Nie zmieniłabym nic w poprzednich latach ani w obecnym setupie, dlatego że cały czas pracujemy nad tym, co nam podsuwa i podpowiada rynek i nasi klienci, tak? Więc tutaj bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby sprostać im ich oczekiwaniom, żeby atrakcyjność programu stale rosła, żeby był on naprawdę przyjemnym i łatwym kanałem wejścia do świata lojalności, kanałem wejścia do tego, żeby móc odczuć naprawdę fajne korzyści z nagród i zrealizować pasję i często wyjechać z naszym programem na mecz piłkarski czy odebrać wspólnie z artystą muzycznym nagrodę na gali rozdania nagród w Londynie czy w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj na pewno dużo wsparcia było w zakresie rozwoju, który uczynił tą tak naprawdę atrakcyjną ofertę i to, jak to było robione, jak adresowano potrzeby klientów i też dopasowywano rozwiązania, myślę, że sprawiło i uatrakcyjniło cały model. To wszystko było jedną wielką nauką, która zbudowała obecną ofertę i też mogę trochę przemycić, że nadal rozwijamy i pod koniec roku również pojawią się nowe funkcjonalności. Także to tak naprawdę było bardzo dobre doświadczenie, które procentuje. No to ten program rzeczywiście jest zupełnie wyjątkowy, bo też jest bardzo spójny z marką, jest spójny z pozycjonowaniem marki. Nie jest czasami, marki proponują programy, których nie rozumieją klienci, a ten program rzeczywiście jest taką spójną całością, która dobudowuje do marki Mastercard i sprawia, że sama marka staje się zupełnie wyjątkowa i pożądana przez ludzi. Także jeszcze raz gratulacje. Natomiast fajnie by było, jakby miała Pani przestrzeń do tego, żeby podzielić się dla kogoś, kto tworzy ten u siebie program, chciałby program stworzyć i od tak doświadczonego marketera, twórcy programu lojalnościowego czy platformy, jakie by Pani dała rady? Co moglibyśmy, jako że tak powiem, twórcy, którzy dopiero raczkują w tej przestrzeni, wyciągnąć od Was? Myślę, że podobnie jak każda platforma, również program lojalnościowy przede wszystkim powinien cechować się zrozumiałym procesem onboardingu użytkownika i przejrzystością dostępnych benefitów. To ważne, aby od pierwszego momentu użytkownik szedł zrozumiałą dla siebie ścieżką i wiedział, jak w pełni korzystać z możliwości, które program mu daje. Myślę, że UX i komfort, który idzie z nim w parze, to zdecydowanie nasze priorytety i polecam je mieć na uwadze. W przypadku programu Mastercard Bezcenne Chwile dla większej wygody duży nacisk kładziemy na integrację właśnie z aplikacjami bankowymi. I dzięki temu klient banku czy fintechu ma swój ulubiony program lojalnościowy zawsze pod ręką, wraz właśnie z całym wachlarzem jego benefitów i myślę, że dobrze jest szukać podobnych rozwiązań. Współpraca z bankami, z partnerami to dla nas również ważny element działań komunikacyjnych i kanały właśnie partnerów są istotną tubą, dzięki której możemy zwiększać świadomość programu i jego korzyści. Jest to efektywne rozszerzenie własnych kampanii mediowych i budowanie dodatkowego zasięgu. Myślę, że warto też wspomnieć o hiperpersonalizacji. I tak, no tutaj hiperpersonalizacja nie jest modnym hasłem na naszych slajdach firmowych, ale faktycznym czerpaniem z możliwości firmy technologicznej, jaką jest Mastercard. Dzięki właśnie pogłębionej analizie możemy proponować naszym użytkownikom właśnie skrojone na miarę oferty specjalne od licznych partnerów programu, czy też rabaty dopasowane do preferencji zakupowych, a użytkownicy to cenią i gdy oferty właśnie odpowiadają ich zachowaniom czy stylowi życia. Myślę, że niezależnie od metod działań czy promocji, na końcu właśnie najważniejsze jest to, aby program lojalnościowy był nie tylko przejrzysty i zrozumiały, ale również albo wręcz, może przede wszystkim, przynosił użytkownikom realne korzyści dopasowane do potrzeb. No i wtedy doświadczenie jest naprawdę bezcenne.
No to dziękujemy za te porady. Wydaje mi się, że wydają one by się takie być zdroworozsądkowe, ale czasami te rozwiązania zdroworozsądkowe wychodzą w wieloletnim praniu. Czasami zbytnio komplikujemy, tworzymy regulaminy, które rozumiemy tylko we wnętrzach naszych organizacji. Natomiast taki check, czy coś jest jasne, zrozumiałe i czy daje rzeczywiste korzyści klientowi, są najważniejsze. I myślę, że to powoduje, że ten program jest tak unikalny, tak wyjątkowy i tak popularny. Pani Ewo, serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że pokazała nam ogrom pracy, które codziennie wkładacie w to, żeby ten program czynić tak wyjątkowym, jakim jest. Także jeszcze raz gratulacje. A ja wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do startowania w tym niezwykłym konkursie, jakim jest konkurs Loyalty Heroes. W tym roku konkurs będzie rozdawał nagrody w 9 kategoriach. Zgłoszenia można wysyłać do 29 lutego, także wszystkich chętnych zapraszamy, bo jest o co walczyć, bo ta nagroda rzeczywiście jest taką pieczątką nad i jest tym takim ukoronowaniem tej ciężkiej pracy, którą wszyscy wkładają każdego dnia, a jak program jest wyjątkowo unikatowy, to można i dwie nagrody dostać, także zapraszamy do zgłoszeń, a ja Pani Ewie jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo również.